Bohaterami dzisiejszego filmu są dwa akumulatorowe klucze udarowe służące do odkręcania i przykręcania śrub. Są to odpowiednie modele BS-369 oraz BS-269. Obydwa klucze mają w zestawie baterię oraz ładowarkę. Większy klucz ma jedną baterię. Mniejszy klucz ma dwie baterie w komplecie. Obydwie ładowarki posiadają sygnalizację świetlną naładowania baterii, jak również sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu procesu ładowania. Baterie, które znajdziemy w zestawie, są 18-woltowe o pojemności 3000 mAh. Są to baterie litowo-jonowe, czyli mocne i wytrzymałe. W przypadku małego klucza jest identycznie, też jest to bateria litowo-jonowa o pojemności 3000 mAh, 18-woltowa. Maksymalny moment obrotowy większego klucza, czyli BS-369, to 1084 Nm. Taka siła potrafi już odkręcić większość śrub w praktycznie każdym pojeździe. Mniejszy klucz, model BS-269, posiada maksymalny moment obrotowy 542 Nm. To z kolei pozwala na odkręcenie praktycznie każdego koła w większości samochodów osobowych. Dodatkowo w komplecie małego klucza znajdziemy pasek, na którym możemy zawiesić sobie ten klucz, oraz jedną nasadkę udarową z systemem mocowania stałego do czpienia. Czy taki mały klucz rzeczywiście poradzi sobie z odkręceniem koła w samochodzie dostawczym? Sprawdźmy.